Siemaneczko. Jestem w drodze na opuszczony domek i zauważyłem, że stoi tutaj mały autobus. Zaraz zerkniemy, czy można wejść do niego i sprawdzimy, jak wygląda w środku. Tutaj też coś mamy, ale jakiś bardzo słaby obiekcik. Nie wiem, co to jest, garaż? Wygląda jak czyjś garaż. A tutaj mamy autobusik Iveco. Widzę, że można wejść do środka nawet. Ale widać, że nie tylko ja tutaj dotarłem. O, Kicia, nie bój się. Jesteście gotowi na przejażdżkę do opuszczonego domu? No to lecimy. Jeszcze okablowanie zostało, o dziwo. Bardzo ciekawy. Dobra, lecimy dalej. Za chwilkę dojdziemy do miejsca docelowego, czyli opuszczonego domku. To już kolejne gospodarstwo, które znalazłem. Tym razem znajdujemy się na Śląsku. Dzisiaj przeprowadzę właśnie tutaj eksplorację. Przed nami stoi dość zwykły, normalny, rodzinny domek. Mam tylko nadzieję, że w środku zostało jeszcze wyposażenie. Chodźmy, sprawdzimy to. Być może w nim mieszkano na początku, nim przenieśli się do tego większego domku. Piec kuchenny.
zostało kilka książek, wałek do ciasta. Jesteśmy w środku domu. Zaraz zobaczymy, jak wygląda wnętrze. Tutaj ewidentnie ktoś czegoś szukał. Ale czy znalazł? Czy warto tam wchodzić? Nie mam pojęcia. Zacznijmy najpierw. Deski są już popękane. Całkowicie pusty pokój. Jedynie piec, który ogrzewał to pomieszczenie. Muszę uważać. Deski są już bardzo przegnite. Dotarliśmy chyba do kuchni. Bardzo malutka.
Tu już zostało troszkę wyposażenia. Maszyna do szycia Singer. Stary zegar. Ktoś miał tutaj robione prześwietlenie czaszki. Piec kaflowy. Kolejne puste pomieszczenie. Tutaj również podłoga już przegniła. Żeby tu była łazienka? Tak jest. Tutaj kibelek. Wanna. Dość malutka. Idziemy na górę. Tutaj zostało troszkę rzeczy. Salto. Pamiętacie taki rowerek? Chyba sam taki kiedyś miałem. Troszeczkę mniejszy niż Wigry. Zwinny. A tutaj mamy grę telewizyjną. Na kadridże. Tak jest. Siedzenie dla dzieciaka. Kolejny rowerek. Tam mamy jeszcze jedną maszynę. Tutaj poddasze. Jakieś po niemieckie książki. Waga. Co to jest? Kolejny pokój. I kolejny piec. Niestety w tym roku choinka nie zaświeciła. Ani jedna, ani druga.
bardzo dużo ciuchów porozrzucanych. Sztućce. Pampersy, chyba dla dorosłych. Wracamy na dół. Tu mamy jeszcze jedne drzwi. Ale czy idzie je? Nie idzie je otworzyć. Z tego co widzę, tam jest jeszcze jeden domek. Zaraz to sprawdzimy. Tu mamy jakieś pomieszczenie gospodarcze. Lampy od telewizora najprawdopodobniej.